jest, zobacz. Siema. Dobra. To co? To co? 3, 2, 1, startujemy z odcinkiem. No. Siemanderko, witamy was wszystkich bardzo serdecznie po konnej przerwie. Nowy koński vlog, nagrywamy pop. Tak w sumie na ostatek dnia, ale to tak było celowo, tak. Bo po prostu w ciągu dnia tak słońce dawało czadu, że nam by się konie pociły, denerwowały, niepotrzebne nam to. Więc idziemy na taki sunset, nie? Tak. Nawet nie specjalnie w kierunku lasu, tylko gdzieś tam między pola, żeby jeszcze to słoneczko było, nie? Ja dzisiaj na zorze, także możecie podziwiać pierwszy raz jej karczucho. Tutaj pani na rowerze, tylko przepuścimy, czekajcie. No, także śmigamy gdzieś tam na lewo, w pola, w stronę słońca jak najdłużej, poza lasem. Pewnie będziemy wracać jakoś lasem, nie? No, zależy od nas w sumie. Zobaczymy, będzie w praniu, jak to u nas. No, ile na koniu nie siedziałaś? Przed wyjazdem, nie? To 2 tygodnie? No, 2 tygodnie, nie? I też 2 tygodnie sobie nasze koniki odpoczywały, bo mieliśmy dużo, nie było nas, byliśmy na wyjeździe, zapraszamy na playlistę z Madery do góry. No, a po powrocie mieliśmy dużo rzeczy do załatwienia, takich jak na przykład to, że kupiliśmy sobie motocykle, garaż trzeba było ogarnąć, mały remoncik w domu był do zrobienia. Także, no, najpierw swoje sprawy pozałatwialiśmy i teraz, jak już mamy trochę luzu, to śmigamy dalej z konnymi odcinkami, za którymi pewnie tęskniliście. Myślę, że wiele osób tęskniło. Ja już mogę wam opowiedzieć historię z dziś. Dziś? Moja, nie wiem czy to widać, mam nadzieję, że tak. Widać. Wpadka, czyli jak wchodziłam na pirueta, to sprzedarłam sobie spodnie. Także proszę mnie nagrywać z tej strony. No ale zahaczyłaś, nie? Nie przytyło ci się, tylko zahaczyłaś. No nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. My na wyjazdach nie odpoczywamy, wręcz przeciwnie, nie? No, niby tak. Jedziemy wypocząć, nie? A wracamy zmęczeni jeszcze bardziej. Nic nie ma naprzeciwko, to zorza do przodu. Jak tylko się jakiś znak pojawi, albo potencjalne zagrożenie, na przykład jakiś płot, to od razu cofka, nie? Co? No biały kwiat, nie? Strasznie biały. Ja pierdziele, podskoczyła do góry, nie? Nie widziałam, bo patrzyłam się na surfera. Ja że jest skąd w powietrzu. Podskoczyła, se tupnęła i tyle. Ale żyj, 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 zorza. Idą mnie jak takie, śmiało, a co jest? Ty pirułę tak z powrotem szedł. Nie. A nie się denerwował. Wystarczy się obrócić w drugą stronę i zarabiać. Hej. Możesz podkuzować trochę jak chcesz do końca tej drogi. Hop, hop. La la, la la. To jest najwygodniejszy koń. A mi się ten plecak robi, a no. Ja dzisiaj mam jakieś jeszcze śluby. Hop, hop. Super! No jest znak, piruet nam zasłoni ten znak. No i super! Po spaniacku, po spaniacku. Super! Super dziewczynko. Super, super. Więc z jednej strony fajnie, że ona nie jest taka do przodu, nie? Będę chciał poświrować, to wsiadam na kamę. Ja nie chcę jechać blisko tych kwiatów. Zobacz, fioletowe. Na zmianę z białymi. O, teraz będzie dopiero. Kołdry! Kołdry! No, no bo tak nagle. O! To były brzydkie kołdry. Siema, horsy. Hopko, hopko. Znaczy, no bo wiesz co, ja nawet nie widziałem tej kołdry tak naprawdę. Odprowadzają nas. Siema, 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 siema. Przyjazny, nie? No, fajny. Ładny dźwięk, nie? No. Uwielbiam. Ale potrafię mieć brzydkie. No, potrafię. Potrafią. Tam miał ładny. Troszkę, co ci tam przeszkadza? No, wyczep się. No. Już? Jest git? Jeszcze nie. No masz. O, się podrapała. Jest dobrze? Chcesz to podkusuj sobie. Hop, kus, kus. Ale powiem ci, że jak ma fryzurkę zrobioną zorza, to tak te włosy nie przeszkadzają, nie? Kłaki. Grzywa w sensie. A jak sobie poprawiam wodzę, to ciągle gdzieś mi tam między palce wchodzą, nie? No i robisz fryz. No to weź i rób teraz co jazdę. Nie dam ci zorza wodzy, bo mi zaraz podskoczysz. I ja wtedy będę miał przeklapany. Super.
jedziemy, kręcimy odcinki, pof, hop, hop, kus, kus, super. Nie miałaś galopować. Ten galop taki kanciaty. Co? No to zwierzę, bo ja wiem jak to wyglądało, to było slow motion, nie? Patrz. Hop, hop. Slow mo. Slow mo. Nienawidzę jak mnie spędzi głowa pod kaskiem. Fajnie. Fajnie. Już chyba 10 raz mówię sobie, że wezmę bacik, nie? Żeby ją trochę pobudzać. I zawsze zapomnę. O, tu mamy tory. Potem mamy ulicę. Na szczęście dzisiaj jest nie ma ruchu, więc bezpiecznie w miarę mam nadzieję. A potem już tylko do lasu i heja banana. Cześć. Cześć. Fajny jesteś. Mówisz się tam. Komu się z tobą mówić? Ja z tobą spędzam 24 godziny na dobę. Na co ty chcesz umawiać? Na randkę, do kina. No tak? Tak. Dobra. To dajcie znać w komentarzach, na co mamy iść do kina. O, ej, dobra. Jak to wybiorę? Zrobiste. Kurde, jakieś romantyczne coś. Nie. To może będę się sugerować coś tam. Mortal Kombat. Ej, ja bym jechał tam cały czas prosto, aż będzie taka główna skręcała w lewo, żeby była szersza, to sobie coś galopu damy. Dobra. Tylko nie ten, nie? Nie szalej. Zawsze. Ja zawsze kamą jadę na tą prostą tam. A my teraz stąd przyjechali i w lewo skręcamy. Hop. Hop. Super. Super. Wiesz co? Nie wiem jak chcesz. Powiem wam i tobie. No. To jest dobry duet. Piruet mi nie zapieprza. Piruet nie zapieprza, a Zorza nie chce go wyprzedzać. No. Zorzka jest leniwa, nie? Ach, troszkę mnie plecy bolą, ci powiem. Tak? No. O nie, będę musiała robić masaż. Myślę, że na kamie by mnie bardziej bolały. Dobra, my już idziemy prosto do stajni. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. To jest taki pierwszy na przetarcie szlaków, jak to mam powiedzieć. Przerwanie długiej ciszy. No,